is crazy. 30 czerwca, Przywidz, godzina 21. Jutro mamy pokaz, ale oczywiście zajechaliśmy wcześniej. I mamy meczyk. Jest Paweł Kidoń, pierwszy Polak, Harlem Globetrotters. Grałem sobie meczyk, ja trochę chilluję, rozciągam się i przygotowuję na jutro, bo dzisiaj tak naprawdę cały dzień w samochodzie, cała Polska przejechana. Do jutra. Dziś będziemy rozmawiać. Dwa i pół miesiąca minęło. 2,5 miesiąca, 11 tygodni od złamania rzepki na pół. A dziś ze mną robi pokaz. Dziękujemy. Już oczywiście po pokazie, dawno po pokazie, bo jestem w drodze do Warszawy. Co prawda dojeżdżamy, jest 22, ale słuchajcie, jest taka burza. Nigdy w życiu nie byłem w trasie, gdzie była taka burza. Siedziałem przed chwilą w maku, bo musiałem coś zjeść po trasie, a ciężko z jedzeniem. Siedzę sobie, jem, aż tu nagle brakło prądu. Co jestem mega zdziwiony, bo zazwyczaj powinno być jakieś awaryjne zasilanie czy coś takiego. Tak, to jest burza za mną. Masakra jakaś. I jeszcze będąc w łazience był taki chłop. Tak gdzieś piszgło, że normalnie aż całe ściany się ruszały. No koszmar jakiś. Cóż, trzeba jechać dalej. No to nieźle. Dojechaliśmy do Grójca i powiem wam, że jest koszmar, bo myślałem, że to będzie na hali, a jest na zewnątrz, a padało z samego rana. Mam nadzieję, że jest sucho i drugą mam nadzieję, że nie spadnie deszcz, bo no też nie widać jakoś tego, bo jest przejaśniony ekran, ale mega wieje. Więc mam nadzieję, że dam radę. Tak jak w tym, tak jak ostatnio w Czechach, co idealnie. Zrobiłem pokaz i tuż po pokazie spadł deszcz. Także mam nadzieję, że teraz też mi się uda wyrobić. Już po pokazie powiem wam, że było ciężko, bo zobaczcie na chmury. 2 godziny 12 zajechałem, ale zdecydowaliśmy się, żeby zrobić to szybciej.
bo miałem mieć planowo pokaz o 13, ale wam zaczął tak powoli kropić. Bardzo jest... bardzo jest wiecznie i no ciężko, i też boisko od samego rana. Z samego rana padało, wczoraj była burza. Zaraz nagram. Więc o tutaj. Podobał się pokaz? No. Jaki był najlepszy start? No, za podwoma nogami. Podwoma nogami. A ile było pudeł podczas pokazu? Zero. Dokładnie. Dobre. Podobał się pokaz? No, fajnie. Który najlepszy start? A, okej, okay, dobra. Nie, dla mnie pod obiema. Pod obiema nogami. Ej! Okej, okay, fajnie, kreatywnie. Ej! 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 Próbuj jeszcze raz. Ajajajajajaj. Ale super się kręcisz, bardzo fajnie. O, klapki Kubota. I bez klapka. Ale wsadził. Spokojnie, łagał. No już tym razem buta. Wow. Ej, weszło, no. Ej. Kolejny wyjazd stanęliśmy sobie w Gliwicach podczas trasy do Czech i chłopaki podczas jedzenia rozpoznali mnie. Dzięki, pozdrawiam. Mona Lisa. Tu jedno. Oczywiście Basia w swoim raju, ponieważ w Czechach jest dużo rzeczy takich, których w Polsce nie ma, szczególnie jakieś, nie wiem, kolaborację z tym Krecikiem. Z Krecikiem, z tej bajki takiej i no i dużo innych smaków i tak dalej, i tak dalej. Zajechaliśmy z samego rana, padało chyba do 14, no od rana do 14. Lało, tam jeszcze widać ślady po wodzie. Chodźcie, ale dzisiaj pokażę. Dzisiaj spoko, a mam nadzieję, że jutro będzie good. Tak, na tym festiwalu byliśmy, bo oni co roku jakby organizują, skupiałem się na jakiejś jednej postaci, dwa lata temu, tak, u Kobi i to było ze względu na pogodę było przeniesione na halę, gdzie grają w hokeja, tak, grają w hokeja, to było rok temu, Jordan, a w tym roku mamy, nie wiem co mamy. To jest jakiś motyw, którego jeszcze nie rozgryźliśmy. Tak. Ale jesteś tu. O, i podpiszmy. I w ogóle ten cały streetball jest organizowany od 1995 co roku, rok w rok. Nice. Hop, a tutaj mamy drugie boisko, gdzie dzieciaki grają. I to jest ogólnie szkoła, jakieś gimnazjum. Spore są te budynki, nie? Zastanawiam się, ile te budynki i dana szkoła ma lat, bo patrzcie, jaka jest hala. Wchodzi się jak do takiej komnaty tajemnic. Parkiet jest nowy, bo pamiętam rok temu, jakby tu był taki mega stary. Na pewno ktoś tutaj śpi. I tak to wygląda. Patrzcie jeszcze, jakie są kosze są takie. Te mocowania są takie. To są mega stare kosze. Mega stare obręcze. Ale czuć taki klimat, bo te stare okna takie zastawione tym siatkami. U mnie też w gimnazjum takie coś było, już dawno to zostało wywalone. Ale pamiętam jeszcze, były właśnie takie lampy tu, metalowe. No. Say what?
Hello, dzień drugi. Godzina 11:40 minut pokaz. Wstaliśmy, zjedliśmy, powiedzmy, że śniadanie. Nie, no ty zjadłeś kanapkę z herbatą. No, w hotelu nie było. I nadchodzimy. Dopiero teraz Basia rozkminiła to, że wczoraj zastanawialiśmy, o co chodzi z tym plakatem. A tu chodzi o to, że jest 2-5, czyli 25-lecie streetballu. Super się udał pokaz, naprawdę jestem zadowolony. VTL Scorpion i to takie, powiedzmy, 360 za plecami. Chciałem w pierwszej próbie spróbować 360 za plecami, było blisko. Druga próba też była blisko, wypada z kosza, a trzecia próba wyszła takie 180 Scorpion za plecami. Także z pokazu jestem mega zadowolony. Teraz idziemy obejrzeć, co tam się dzieje. Miał być jakiś taki mini konkurs sadów dla uczestników, ale nie było chętnych. Teraz zgłosili, teraz przy tych trzymeczek były te. Tak, i mają kogoś tam zgłosić. Zgłoszenia, bo chyba zapomnieli to ogłosić. No, to taka będzie zabawa. Ja sobie obejrzę to i jedziemy zjeść. Dobra, idziemy oglądać. I była śmieszna sytuacja jedna, to lubię najbardziej, bo czasami jak Piotrek szuka kogoś do pokazu, no to patrzy po wzroście, bo wie, co chce zrobić. A z reguły znajdzie się ktoś pomocny, kto weźmie kogoś albo super niskiego, no, albo mega wysokiego. No i dzisiaj trafiło na chłopaka, który miał chyba z 2 metry. No i Piotrek powiedział, że nie, bo się do tego nie nadawało. W sensie nie, bo chciałem zrobić double up X nad trzema osobami w miarę niskimi. No i po czym stała ta czwarta osoba, która miała ponad 2 metry, wszyscy wow, więc zrobiłem tego double up X i potem Widziałeś go z powrotem, wszyscy widzicie w szoku, bo zawsze jest takie, o, ten za wysoki, nie przeskoczy go. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Zobacz.
jeszcze na sam koniec idziemy coś zjeść i wyruszamy do domu. Jakieś 4 godziny, no ponad trochę 4,5 godziny trasy. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki trochę dłuższy vlog, nie tylko z innego wyjazdu, bo był tak, był Krzywic, był Grójec i Ceska Trybowa, także trochę tych kilometrów nabitych. Mam nadzieję, że podoba Wam się materiał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę, suba i do następnego. Trenujcie ciężko, pozdrawiam, Grabo.